Skąd w ogóle pomysł, żeby tworzyć nową federację firkfightową w Polsce? Wiesz co, pomysł, nie ukrywam, padł ze strony moich przyjaciół tutaj z Wrocławia. Ja we Wrocławiu mieszkałem, też wiele lat się tu wychowywałem. I kiedy do mnie się zwrócono z tym, ja na początku nie do końca byłem przekonany, czy ja bym chciał w ogóle. Dużo słyszałem głosów właśnie, żeby się może lepiej nie mieszać, nie dotykać, bo to będą problemy, że nie potrzebuję tego, przecież ja już mam gdzieś tam dużo do stracenia, zdaniem niektórych. Ale ja pomyślałem sobie, że właśnie to jest idealny moment na to, żeby spróbować swoich sił w czymś zupełnie nowym, gdzie będę mógł łączyć też ze sobą kolejnych ludzi, kolejne też dziedziny sztuki czy show biznesu. I działamy. Dzisiaj zaczynamy i wierzę, że to będzie ciekawe, przyszłościowe przedsięwzięcie dla nas wszystkich. Przed całą konferencją już miałem takie pytanie w głowie ułożone. Czym chcecie zaskoczyć? Czym chcecie się odróżnić od Fejmu, od High League, od innych federacji? Chyba to pokazaliście. Chcemy zaskakiwać na pewno tym, kogo ze sobą będziemy zestawiać w kolejnych galach, ale to nie zawsze będzie coś tego typu, nie zawsze będziemy nawiązywać jakieś polityczne tutaj aspekty w naszych walkach, bo nie o to mi chodzi, a jesteśmy do tego jak najdalej. Dzisiaj mamy po prostu na gorąco temat, który uważam warto w to podciągnąć pod to, a z czasem te walki, które mamy w planach, to są walki ludzi, których naprawdę bardzo po prostu sam osobiście chcę zobaczyć, jak wypadną w świecie walki i jestem przekonany, że zaskoczymy widzów jeszcze niejednokrotnie. A gdzie widzisz Royal Division po tej pierwszej gali? W jakim miejscu? Wiesz co, ja nie wiem, ja nie wiem, w jakim miejscu widzę Royal Division. Royal Division to jest coś, co teraz zaczynamy, coś, co chciałbym też, żeby naprawdę zadziałało fajnie dla tych młodych ludzi, którzy starają się dzisiaj coś tworzyć, którzy dzisiaj też nie mają do tego pól do eksploatacji, bo mieliśmy przez tę pandemię pozamykane różne i miejsca kultury, sztuki, i różne też jej odnogi były naprawdę po prostu osłabiane bardzo, bardzo intensywnie w czasie pandemii. I dzisiaj trzeba po prostu do ludzi też wyciągnąć rękę, dać im coś nowego, zaproponować pewne nowe formuły komunikacji, nowe też formuły show, tak? Bo można robić filmy, można robić seriale, można robić programy, można robić filmiki na YouTube, można robić TikToki, można robić Instagramy. Dzisiaj każdy może być tak naprawdę artystą. Nie każdy może być artystą, ale to jakim artystą będziesz, twórco, to zależy od ciebie i od tego, czy będą chcieli cię oglądać inni. Jeszcze pytanie. Boxdel, czyli jeden z włodarzy Fame MMA, wspomniał o waszym main evencie na swoich social mediach, na Twitterze i zapytał swoich widzów, czy to dobrze, czy źle, że takie zestawienie będzie miało miejsce. Jak skomentujesz taki post Boxdela? Sprawdza rynek, to naturalne. Odezwę się chętnie do tego człowieka, pewnie przez chłopaków sprawdzimy wyniki tej jego ankiety. Nie będzie ona miała dla nas znaczenia, co prawda, bo i tak robimy swoje, ale zawsze warto się opinią kolegi z branży podeprzeć, oczywiście. Tak to traktujemy. Antoni, jeszcze mam pytanie co do twojej osoby. Powiedziałeś na konferencji, że nie będziesz walczył. Rozwiniesz to? Nie będę walczył, bo nie pozwala mi na to zdrowie. To jest oczywiste, że po prostu nie mogę tego zrobić. Szczerze, to nawet mnie to nigdy jakoś tak nie interesowało. Ale po prostu to nie ma znaczenia. Wiem, że pewnie jest masa osób, które by chciało. Ja bym to zobaczył. Chciało się ze mną bić. Ja bić nie, tylko zobaczyć. Zobaczyć, tak. Więc
Więc no, może jak poszukam, jak mi znajdziesz Sławek kogoś... Ja już mam. Masz, tak? Nie chcę wchodzić na stopę prywatną, to mnie nie interesuje, ale mam zestawienie. Ty kontra osoba, bo nie chcę tego pana nazywać dziennikarzem, bo to moim zdaniem niewłaściwe określenie, z serwisu Pudelek. Oj nie, to ja na pewno nie będę, wiesz co... Bo tam zgrzyt to za mało powiedziane. Ja na pewno nie będę takich w ogóle prowokacji brał pod uwagę. Staram się trzymać jak najdalej w ogóle od tego całego ścieku. To tam była dużo zła krew między wami. Nie, ale nie w ogóle, wiesz, jakby cała ta strona, cały ten portal, który kreuje jakąś swoją wersję rzeczywistości, która... bardzo często odbiega od prawdy, a w zasadzie zawsze odbiega od prawdy, są jakąś, myślą, że są jakąś wyrocznią dla kogoś, a przecież jak rozmawiam przynajmniej z ludźmi, których zdanie jest dla mnie istotne i z którymi się liczę, no to nikt nie traktuje poważnie tych śmiesznych, pyzatych chłopców, którzy plotkują o innych. No dla mnie to jest po prostu żenujące i uwierz mi, nie zwracam uwagi na nich i na ten hejt, którym się oni żywią, który potęgują sami po to, żeby się klikać. To jest wstrętne. Ja nie zamierzam czegoś takiego robić, dlatego też jak usłyszałem o paru pomysłach na te gale, no to też twardo zawsze powtarzałem, że ja nie chcę brać udziału w żadnych patologiach, wolałbym nie wspierać jakichś takich działań, z którymi się sam nie zgadzam, że raczej po prostu wspierajmy młodych ludzi, gdzieś ambitnych, chcących się przebić, którzy robią coś własnego i gdzieś działają twórczo i młodzież też chce ich słuchać. Po prostu trzeba się liczyć z ludźmi, którzy mają gdzieś odwagę mówić swoje zdanie w internecie i to już również są artyści naszych czasów i będę wspierał takich właśnie artystów i takie pomysły. Przepraszam, jeszcze chciałem wtrącić, a jak ocenisz właśnie zachowanie tej osoby, która już abstrahując kompletnie od twojego życia prywatnego, no dosyć agresywnie starała się wymusić na tobie odpowiedzi. Ja jako dziennikarz no nie rozumiem takiego zachowania. Jak ty to skomentujesz? Bo widziałem, że tam już ale wiesz co, było owoc odpuszczenia. Wiesz co, nie chcę, wiesz, nie chcę na nikogo źle mówić, bo to jest po prostu takie trochę nie moje. Więc po prostu zasłonę milczenia na to spuszczam, bo są rzeczy, które naprawdę mnie nie obchodzą i to jest jedna z nich. Dobrze. Czy twoich kolegów z branży, czyli aktorów, zobaczymy w Federacji Real Division? No powiem ci, że zaskoczyło mnie to, ile telefonów dostałem od kolegów, którzy dowiedzieli się, że nagle rozpoczynam taką inicjatywę. Chcą walczyć? I powiem ci, że dużo ludzi właśnie jest bardzo zainteresowanych. To na przykład. Na razie nie mogę nic zdradzić. Mogę tylko powiedzieć, że już mamy w planach walkę wieczoru na przyszłą galę. Tomasz Karolak? No, to nie, ale będzie to... Ale to fajny pomysł. Odezwę się do Tomka. Natomiast będzie to... Aktor? Tylko to powiedzmy, czy to będzie aktor? Ja myślę, że to będzie dwóch aktorów nawet. A grałeś z którymś z tych aktorów w jakiejś produkcji? Myślę, że to będzie dwóch aktorów, a z jednym z tych aktorów grałem. Tyle. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. To będzie walka wieczoru Royal Division 2, tak? Za dużo powiedziałem. Czy to będzie walka wieczoru Royal Division 2, tak? Za dużo powiedziałem. Nie, żartuję. To będzie walka wieczoru? Walka wieczoru na przyszłą galę to faktycznie będzie walka, można powiedzieć, że aktorów też, tak. Aczkolwiek nie są... Ach, nie mogę za dużo mówić, bo to naprawdę będzie hicior. Ale wchodzi się z dużym przytupem do świata mediów, do świata Freak Fightów. No nie no, w ogóle przede wszystkim ja chciałem pozdrowić świat Freak Fightu i wszystkich jego włodarzy,
A jest ktoś, kogo byś nie chciał pozdrowić? Nie, właśnie chciałem pozdrowić wszystkich, bo wiem, że no, to jest fajnie rozwijająca się dziedzina, coraz więcej ludzi się tym zajmuje. Wszyscy mówią, ale teraz powstaje tyle tych federacji i dobrze. I komu to przeszkadza? Jeżeli ludzie chcą to oglądać, to niech po prostu to oglądają. Wydaje mi się, że musimy się wszyscy bardziej wspierać niż hejtować, dlatego że... To nowość w tym świecie. A być może, dlatego że tak naprawdę ta grupa odbiorców jest w sumie podobna i nawet jak się ogląda te daty, kiedy są te poszczególne gale, to nikt sobie jednak nie chce wchodzić w drogę i nawet uważaliśmy, żeby się nie sklejać z konferencją, z jakimiś tam konkurencyjnymi federacjami. No dzisiaj się trochę skleiliście. Ale już jutro nie. Już jutro nie. No i właśnie, więc jakby widzisz, zawsze można się dogadać.